I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto nadal za świata przeziębienia, ale już jest lepiej. Już jest lepiej, pomału święta, już za rogiem. Można tutaj dopowiedzieć, więc pewnie będzie tylko lepiej. Przejdźmy sobie do naszego świata, więc najpierw zacznijmy od S&P 500. Mamy 0,7% w górę, do tego NASDAQ 1% w górę również. Mamy też dolar, który... Spadł 1% złoto 1810 dolarów w ostatnich 24 godzinach. Delikatny spadek, ale widzimy, że i tak wyszedł na 0,01% do góry. Z tej nadal spadek. Widzimy, że to się nam powiększa w tym momencie. Idziemy jeszcze niżej po tym, można powiedzieć, tygodniu gdzieś. Flat rate, czyli bardziej ruchu w bok. No i przejdźmy sobie do. Świata krypto. A więc tutaj mamy BTC 3,5%. 17,700, doszliśmy gdzieś do 17,900. Opowiemy sobie o tym zdarzeniu również. No i projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest OKC, 19,3% TonCoin, 12,9% OKB, 7,9%. Projekty, które sobie nie poradziły to jest GMX, minus 8,9% ApeCoin, minus 7% i Trust Wallet minus 5%. Jeżeli chodzi o Tether i PEC, zaczął nam się spinać i nawet wyśmienicie po tym wyskoku w górę od praktycznie tych wiadomości o CPI byliśmy na 1,0005 Teraz jesteśmy poniżej praktycznie 1.001. Możemy oszukiwać jakiegoś dodruku. Tutaj należy również śledzić Deso, bo Deso nam opowie dokładnie, ile zostało dodrukowane. I zauważył coś bardzo ciekawego w ostatnich 24 godzinach. A więc dzisiejsze wydarzenia. Binance przeniósł 2,8 miliarda dolarów z dwóch cold walletów. To było 4 godziny temu. Ta wiadomość była dziś tuż po ogłoszeniu, oczywiście, CPI, czyli przed ogłoszeniem CPI. Binance przynosi 2,8 miliarda dolarów. Pieniądze rozpraszają się przez gorące portfele. Tether ogłasza zmianę łańcucha 10 minut przed CPI i CPI pojawia się z wiadomo spadkowym DXY, czyli dolarem. Spadało 1,5 punktu, BTC osiąga 17,900, a Binance wymienia gorący portfel Tron na Ethereum. Także tutaj widzicie drugą stronę i zastanawiają się niektórzy użytkownicy pod jego tweetami, więc wykorzystują cyfrowe inwestycje ludzi do wspierania rynku DESO odpowiada tak. Zakładając, że na początku nie jest to kompletne powietrze, to raczej tak. Binance łączy fundusze tak samo jak FTX. Udowodnili to, gdy ich fundusz ratunkowy, Binance, otrzymał BUSD bezpośrednio z ich głównego portfela offline, czyli tego, który nie jest połączony. To jest oczywiście opinia DESO, tak? Możecie się z nią zgadzać, lub nie. My możemy jeszcze popatrzeć, czy coś się zmieniło tak naprawdę. W jakichś zastrzykach gotówki, tak? Czy GBDC na przykład nie poszło jeszcze niżej w dół, czy jacyś VC pojawili się i nagle położyli 500 milionów dolarów na jakąś fajną akcję, czy powyżej jednej bańki dużej zobaczymy, za chwilę będziemy to również sprawdzać. Wróćmy jeszcze do Tetera. Zobaczmy, jak market Cap wyglądał po tym ostatnim do druku. Też mieliśmy, widzicie, 65,7 na 658 tutaj. To nie jest jakaś duża liczba, praktycznie 100 milionów. Tutaj to nie jest odzwierciedlone. Zobaczmy również USDC. Mamy nadal w granicach dolara. Market cap, potem tutaj jest 42 na USD coinie. Gdzieś na początku dnia doszliśmy do 44,4. 42,5, 42 44,4. Dwie bańki tutaj wparowały. Zobaczmy jeszcze raz. 42,6. Do 44, 45. Takie mieliśmy zaszczyt gotówki również na USDC, Binance, USD. Widzimy, że tutaj raczej Pek się spina, ale tu nam uciekło troszeczkę. I zobaczmy kiedy, 7 dni akurat tutaj mam zaznaczone w porównaniu do tamtych jednodniowych. Zobaczmy, jeden dzień doszliśmy z 22, 21,8 na 18,7. To jest jeden z największych spadków, bo zaraz dowiemy się, że akurat mamy taki delikatny bank run na Binance, który się teraz dzieje, tak? Wiemy, że dużo osób wychodziło do USDC, no i Binance chciał zablokować albo zablokował na jakiś czas USDC i będziemy za chwileczkę to omawiać. Dlaczego? Dylan Leclerc mówi o tym, że mieliśmy największy 24-godzinny przepływ BTC, czyli wypływ z Binance w historii. Około 39 tysięcy ubyło z Binance. Jeżeli chodzi o discount, czyli zniżkę na GBDC, doszło do kolejnych najniższych rejonów, minus 49,15. Wczoraj byliśmy na powyżej 48 chyba. Teraz minus 49. Ciekawe, kiedy dojdziemy do połowy. Tutaj, żeby coś się działo, musimy widzieć po prostu odwrócenie sytuacji, czyli zejście na 40-30% i wtedy widzimy, że również instytucje powracają na papierowego Bitcoina. Chyba, że mają chrapkę tylko i wyłącznie na Rynek Spot. Jak to tłumaczy łu blockchain? A więc Tether skoordynował z Binance konwersję 3 miliardów USDT z RC20 na RC20 w odpowiedzi na zwiększone wypłaty. Po tym jak Binance poinformował wczoraj Reuters, wzrosło zapotrzebowanie na wypłaty, a urzędnik powiedział, że nie ma problemu z wypłatami USDT do BUSD, czyli z Tethera na Binance USD. Niektórzy zauważyli, że to jest troszeczkę dziwne że Binance właśnie zawiesił wypłaty z USDC w sieciach Ethereum i BNB, biorąc pod uwagę okoliczności, to ostatnia rzecz, którą chcę zobaczyć. I tutaj pytanie było do CZ z Binance i to doprowadza do takich na przykład przemyśleń, czy CZ nie zachowuje się ostatnio bardzo podobnie do SBF, czyli do sama bankmana Frida przed implozją. FTX. -a. John Reed Stark dodaje taką predykcję. Zgodnie z przewidywaniami. SBF jest teraz w więzieniu. Moja następna predykcja jest taka, że SEC złoży szereg spraw przeciwko giełdom kryptowalut. Nie upaść na własne ryzyko, Coinbase SEC go macie na celowniku. Przeczytaj sam przewodniczący SEC Gensler nie mógł powiedzieć tego jaśniej, więc będą pewnie brać się za różne giełdy. No i to jest to pytanie, czy właśnie FTX nie miał takiego ukrytego asa w rękawie, że był pod ochroną magicznej ręki, a w momencie, kiedy się coś zadziało z ftx teraz dają furtkę regulacją, mimo tego, że wszyscy wiemy, jak był połączony Gary Gensler z rodziną, na przykład gdzieś tutaj, całego Samana Bankmana-Frieda. No, ale wiecie, jak działają regulacje i tutaj wygrywa ten, który ma nadal poparcie magicznej ręki. Jak o tym rebalance, czyli przesłaniu 3 miliardów USDT na Ethereum, strona mówi tutaj The Block, czyli główne media. A więc wiemy o tym, że za kilka minut Tether zorganizuje współpracę, taki był przynajmniej cytat z Binance w celu przeprowadzenia wymiany łańcuchowej, konwertując stron na Ethereum RC20 za 3 miliardy dolarów. I tutaj Tether, CTO Paulo Ardoino powiedział, że transakcja jest częścią wysiłków Binance zmierzających do przywrócenia równowagi rezerw USDT z zimnych portfeli na Tron do Ethereum. Tutaj Binance wyśle 3 miliardy USDT ze swojego portfela TRON na adres skarbu Tethera na TRONIE. Następnie Tether odsyła taką samą ilość zimnych portfeli USDT Binance RC20 na Ethereum. Prawdopodobnie Binance ma głównie USDT na TRONIE w swoich zimnych portfelach i może chcieć zrównoważyć swój zimny portfel, przenosząc część swoich rezerw Tether USDT do Ethereum, powiedziała Ardoino. A ta właśnie wymiana następuje w czasie, gdy użytkownicy wycofają duże ilości aktywów z Binance. Forecast informuje nas, jak Bitcoin wzrósł 5%, gdy inflacja w USA ostyga w listopadzie. Czyli zobaczmy. Bitcoin wzrósł ponad 5% we wtorek, wieczorem, czasu w Hongkongu, po tym jak US Bureau of Labor Statistics poinformowało, że wskaźnik cen konsumpcyjnych, CPI, kluczowy wskaźnik inflacji, wzrósł w listopadzie o 7,1%. W porównaniu z rokiem poprzednim, mniej niż oczekiwano, 7,3% i spadek z 7,7% w październiku. Czyli mamy ogólny spadek tego CPI. CPI wzrósł w listopadzie o 0,1% w stosunku do października. Skutkiem tego wszystkiego może być to, że Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w środę o pół punktu procentowego po podwyższeniu stopy procentowego 75 punktów bazowych, czyli teraz 50 punktów w ciągu ostatnich czterech kolejnych posiedzeń. Prawdopodobnie będzie to utrzymane na 50 punktach bazowych. To byśmy dojechali wtedy do tych 6%, które wiemy, że zmiotło bańkę dodkowów, tak? Jeżeli mielibyśmy tutaj porównywać to w taki sposób, ale bank centralny będzie argumentował, że musi kontynuować podwyżki stóp, aby przywrócić inflację do celu. Jednak z oznakami wolniejszych cen i stygnącym rynkiem pracy mogą i grać jeszcze z ogniem. Mają jeszcze pole, bo wiecie, że tak jak tutaj tłumaczyliśmy Będziego. I dlatego chyba przetłumaczyliśmy tę audycję, bo do tej audycji będziemy powracać przez kolejne miesiące że jeżeli jeszcze rynek pracy nie jest powiedzmy w jakimś trudnym stadium, a wiemy, że tutaj mamy laga również, to mogą jeszcze oni sobie tutaj na przykład nie bycze podchodzić do tego, tylko bardziej, wiecie, jastrzębio i dalej podnosić przynajmniej o te 0,5%. Bazowy CPI z kolei, który nie obejmuje cen energii i żywności, wzrósł w listopadzie o 0,2%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 6%, ale cofnęliśmy się o 30, bo w październiku to było 6, ,2%. 3%. Jest to najwyższy poziom od czterech dekad we wrześniu. Analityk, który przepowiedział ostatni upadek krypto, chodzi o te spadki, największe, które mieliśmy, ostrzega przed pułapką na byki, ostrzega o bitcoinie firmy BNB. A więc Capo mówi swoim prawie 700 tysięcy obserwującym na Twitterze, że podczas gdy bitcoin zbiera się na podstawie danych CPI, król kryptowalut napotyka znaczny opór w okolicach 17800. Pomimo pokonywania oczekiwań, Kapa potwierdził, że wskaźnik CPI są nadal stosunkowo wysokie, a Bitcoin prawdopodobnie nie będzie w stanie przebić poziomu cenowego 18 tysięcy dolarów. Listopadowy wskaźnik CPI wyniósł 7,1% wzrostu cen w stosunku do ubiegłego roku, o 1,1% wzrostu w porównaniu z poprzednim miesiącem, wobec oczekiwanego wzrostu do 7,3%. Więc na tej podstawie Kapo mówi, że Bitcoin prawdopodobnie spadnie do 12 tysięcy dolarów w 2023, a w chwili pisania tego tekstu Bitcoin przechodzi z rok do rąk po 17729. Jeżeli przejdziemy na Ethereum, jego zdaniem trend jest nadal niedźwiedzi. Wskaźniki wskazują na pełną kapitulację. Wkrótce powinniśmy dojść gdzieś do 600-650 dolarów na Ethereum, i za jeden Ethereum, i potencjalny spadek altcoinów o 50-70%, a shitcoiny jeszcze więcej. Trzymaj się bezpiecznie, może być bardzo nieprzyjemnie. W chwili pisania tego tekstu, Ethereum jest po 1315. Jeżeli chodzi o Binance Coin, natywny token Binance, największy na świecie geodekrytował kryptowalut cyfrowych, którego wartość spada w ostatnich dniach, kapo mówi, że BNB może spaść o ponad 85%, ustalając docelowy przedział cenowy między 40 a 45 dolarów. W chwili pisania tego tekstu BNB przechodzi z rąk do rąk po 273 dolary, co oznacza spadek o ponad 6% w porównaniu z tygodniowym maksimum wynoszącym 291 dolarów. Chyba tutaj najbardziej sroga ostatnio wizja, jeżeli chodzi o predykcje. I tutaj mamy akurat kapo. Koń Telegraf, mamy akt oskarżenia przeciwko SPF. otwarty zawiera 8 zarzutów oszustw finansowych i wyborczych. Akt oskarżenia z południowego dystryktu Nowego Jorku wymienia tylko sama bank pana Frida, ale zawiera również zarzuty nielegalnej działalności osób znanych i nieznanych. Zarzuty wymienione w akcie oskarżenia przeciwko SBF to spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego na klientach, oszustwo bankowe na klientach, również spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego na pożyczkodawcy, oszustwo bankowe na pożyczkodawcy, spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisek w celu popełnienia oszustwa papierów wartościowych, spisek w celu popełnienia spisku w celu prania pieniędzy, w celu oszukania Stanów Zjednoczonych i naruszenia przepisów dotyczących. Finansowania kampanii wyborczych. Koń Telegraf. Członkowie społeczności kryptowalut dyskutują o ranie bankowym na Binance. Według dyrektora generalnego Chang Peng Zhao, Binance odnotowało odpływ z giełdy szacowany na 1,14 miliarda dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin giełda właśnie tyle miała tutaj wypłat. Może to być związane z rosnącym fadem, czyli strachem, niepewności, wątpliwości w ekosystemie kryptograficznym. Według dyrektora generalnego Binance, Changpeng, Zao, giełda widziała to już wcześniej i uważa, że dobrym pomysłem jest przeprowadzenie testów warunków skrajnych na każdej scentralizowanej giełdzie na zasadzie rotacji. Panika bankowa na Binance pojawia się miesiąc po tym, jak CZ uruchomił panikę bankową na FTX, co doprowadziło do problemu z płynnością i ostatecznego upadku. Widzimy tutaj, jak właśnie ten bumerang, który rzucił, w przypadku FTX-a CZ wraca do niego samego. Pomimo szalejącego foodu w społeczności kryptograficznej, wielu członków pozostaje optymistami, że Binance przetrwa burzę nie podzieli tego samego losu, co FTX. I nie spekulują, że jeśli Binance upadnie, cały przemysł kryptograficzny może paść na kolana. Mamy tutaj parę komentarzy. Autorka i entuzjastka Bitcoina Lea Helpin powiedziała, że zdajesz sobie sprawę, że jeśli Binance upadnie, wszystko inne się rozpadnie. Tak, Bitcoin przetrwa, ale cały ekosystem kryptograficzny w tym monety typu stablecoin mogą umrzeć. Użytkownik Twittera Kryptokoniak powiedział, że upadek Binance nie przyniósłby nic dobrego, ponieważ spowodowałby powrót do epoki kamienia łupanego. Tim powiedział, że wierzy, że gdyby Binance stał się niewypłacalne, cofnęłoby to branżę o lata, chociaż krypto przetrwałoby, ponieważ było tu na długo przed powstaniem Binance i będzie tutaj później. Analityk kryptowalut i doradca rządowy Del to oskarżył media kryptograficzne o promowanie Fadów wokół Binance, dzieląc się. Media próbują wywołać panikę na bank, czyli na Bankran, na Binance. W ciągu ostatnich kilku tygodni próbowali przeforsować kilka narracji w tym zakresie, którym ostatnim jest to, że Binance nie przeszedł audytu. Faktem jest, że Binance w tym momencie ma próbę czasu i w niektórych przypadkach już ją sprawdził. Więc 11 grudnia Cointelegraph poinformował, że Dowód Rezerw Binance budził czerwone flagi dla księgowych specjalistów finansowych i został uznany przez rywali za bezsensowny, ponieważ nie obejmował zobowiązań. Cointelegraph również mówi o portfelu sprzętowym Ledger, który dodaje funkcję śledzenia DeFi. Aplikacja Ledger Live, która współpracuje z portfelami sprzętowymi Ledger, zintegrowała nową funkcję śledzenia DeFi do monitorowania analiz wydajności ponad tysiąca protokołów. Użytkownicy i programiści szukają sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa informacji po roku zmienności niepewności. Ledger i Merlin, narzędzie do śledzenia portfela zdecentralizowanych finansów, ogłosiły 13 grudnia swoje nowe partnerstwo w celu udostępnienia użytkownikom Ledger Live, analiz wydajności DeFi na żywo. A aplikacja, która łączy się z zimnymi portfelami Ledgera, obsługuje ponad 5 milionów użytkowników. Nowo zintegrowany tracker DeFi łączy ponad 1000 protokołów DeFi w 10 sieciach blockchain, a użytkownicy będą mieli dostęp do wskaźników wydajności oraz raportów zysków i strat, a także zagregowanych raportów zużycia gazu i obliczonych zysków. Także tutaj macie nową funkcję na... Ledger Live. The Block, cena akcji Argo Blockchain drastycznie spadła w pierwszym dniu handlu po tym jak górnik przypadkowo opublikował projekty, w których stwierdził, że złożył wniosek o upadłość. Firma chce sprzedać aktywa, aby uniknąć takiego losu, akcje wydobywające bitcoiny śledzone przez The Block wykazały mieszane wyniki z około półtuzinem transakcji w górę i innymi w dół. Akcja Argo Blockchain spadło o 38% w Wielkiej Brytanii, 37% w Stanach Zjednoczonych w pierwszym dniu handlu. Po tym jak Górnik przypadkowo opublikował dokument informujący, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11. Firma faktycznie chce sprzedać aktywa, próbując uniknąć złożenia wniosku o ochronę przed upadłością. W piątek po opublikowaniu dokumentu, Londyńska Giełda Papierów Wartościowych czasowo zawiesiła obrót akcjami. Bitcoin kosztował około 17 700 po zamknięciu rynku zgodnie z danymi z Trading View. Także widzicie, to jest kolejna firma w pierwszym dniu notowania. Która niestety chce złożyć prawdopodobnie, może się przed tym jeszcze uchronią, tak? Wniosek o upadłość. Do tego mamy informację o Kanadzie, która zakazuje lewarowania kryptu i handlu marżą po upadku FTX. Władze w Kanadzie podejmują działania w celu lepszej ochrony kanadyjskich inwestorów kryptowalutowych w następstwie upadku FTX. Canadian Securities Administrator CSA, Rada Prowincjonalnych i Terytorialnych Organów Nadzoru Papierów Wartościowych w Kanadzie 13 grudnia wydała aktualizację dotyczącą platform handlu kryptowalutami działającymi w tym kraju. CSA powiedział, że organ wzmacnia swoje podejście do nadzoru nad platformami handlu kryptowalutami, rozszerzając istniejące wymagania. Zgodnie z oświadczeniem, wszystkie firmy handlujące kryptowalutami działające w Kanadzie, zarówno lokalne jak i zagraniczne, muszą przestrzegać nowo rozszerzonych warunków. Rozszerzone warunki wymagają również od dostawców usług wymiany kryptowalut w Kanadzie oddzielenia aktywów powierniczych od zastrzeżonej działalności platformy. I tutaj jest też yy, właśnie zabronienie oferowania im usług handlu marżą lub lewarowania jakimkolwiek kanadyjskim klientom. Z kolei Decrypt informuje nas o Apple, który planuje zezwolić zewnętrznym aplikacjom na iOS w potencjalnym dobrodziejstwie dla krypto i NFT, czyli chodzi tutaj o Unię Europejską i prawo. Wiecie, że chyba w Unii Europejskiej jest Tutaj mm, dużo się mówi na przykład o firmach, które muszą ujednolicić. Na przykład w Apple będzie można używać powiedzmy Samsunga e, czy USB-C e, do ładowania, tak? w Unii Europejskiej, żeby ładować po prostu pod jednym. Y, Wspólnym dobrem, który będzie nam ładował telefony. Tutaj jest ta sama sytuacja, ale chodzi o Apple, który planuje zezwolić na instalację aplikacji iOS z zewnętrznych źródeł, ze względu na zbliżające się przepisy Unii Europejskiej. Posunięcie to może ułatwić programistom tworzenie aplikacji wokół NFT i poszerzyć możliwości dokonywania płatności kryptograficznych za pośrednictwem iPhone'ów. I iPadu. Forecast News mówi o tym, że Binance tymczasowo zamroził wypaty stablecoinów w USDC powołując się na potrzebę ponownego otwarcia banku w Nowym Jorku. I to jest to, dlaczego spotkał się również z krytyką, tak? Bo bardzo podobnie zachowywał się również sam bankman Manfred, mówił, że zamraża, bo powiedzmy gdzieś tam banki jeszcze nie działają, dlatego tutaj na chwilę obecną zamroził również USDC. Dyrektor Generalny Binance Chang Zhao powiedział, że spodziewa się wznowienia wypłat po otwarciu banków w Nowym Jorku, co pozwoliłoby na zamianę BUSD na walutę fiducjarną, a następnie na USDC. We wtorkowym tweetie firmy Nansen zajmującej się analityką kryptograficzną stwierdzono, że kryptowaluty o wartości ponad 2 miliardów, a teraz jest 3,6 miliarda opuściły Binance w ciągu wtedy jednego dnia, a teraz całego tygodnia, tak? co najwyższym 24-godzinnym odpływem od czerwca. Zamrożenie wypad USDC przez Binance wynika z rosnących obaw inwestorów dotyczących centralizowanych giełd kryptograficznych po upadku FTX. Tymczasem Binance podobno stoi w obliczu możliwego dochodzenia karnego ze strony rządu USA. Czemu giełda zaprzeczyła? Czy to jest jakiś odgrzewany kotlet? Stara wiadomość, a wiemy, że ostatnio jest duża nagonka na Binance, z The Block i również tych wszystkich innych e, newsów, które mówiliśmy, no, czy to jest właśnie odpłacenie się za nadobne, za to co się działo wcześniej. Tak? Tego nie wiem. Przejdźmy do cyklu w BSV nic się nie dzieje, bo to skam. Także tutaj przejdźmy do Bernarda Millera. Mówi Szanowni Państwo, aplikacja Senti właśnie umożliwia doładowania na IBAN i SWIFT. Aby to uczynić oferujemy je z rabatem 0% tylko przez ograniczony czas. Jeśli korzysta z tej metody doładowania w naszej aplikacji, upewnij się, że pełna kwota we właściwej walucie dotarła na nasze konto. Więcej walut i opcji już wkrótce. Dalej mamy w BSV UCLA. Blockchain Lab jest zainteresowany warsztatami z zespołem badawczym Enczej na temat technologii blockchain BSV. Jeśli profesorowie i doktoranci z UCLA zaczną pracować nad BSV Blockchain przedsiębiorstwa w Los Angeles będą pracować z blockchainem BSV. To kolejny plan gry w roku 2023. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest UCLA, jest to Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, skrótowiec UCLA, publiczny amerykański uniwersytet, oferujący studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i inne. Ulokowany na północy dzielnicy, i do tego mamy historię właśnie tego UCLA Labs. Został założony w 2017 przy partnerstwie właśnie z tym uniwersytetem. Kolejna wiadomość, jeżeli chodzi o BSV. Kurt zaprosił do siebie Petera Schiffa. Teraz nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać, czy to jest lepsza, czy dobra, czy zła wiadomość. Mimo tego widzimy, że tutaj ten proponent Złota pojawił się na audycji u Kurta, gdzie omawiali różne rzeczy. Można wyjść oczywiście i. Kuknąć na to, co tam się zadziało. Mamy też kolejny projekt, który przechodzi w tym czasie z Polygon na Bitcoin SV. Zobaczmy, o czym tutaj jest mowa. Rohan Sharan, jego zespół prowadzący Indyjską Cytadelę nadal rosną w siłę działając jako ambasadorzy Stowarzyszenia Bitcoina. W całym kraju chodzi o Indie. Oprócz comiesięcznych wydarzeń Charan organizuje również warsztaty i dyskusje z programistami w terenie na Indii. Czyli Indyjska Cytadela to przestrzeń do współpracy dla wszystkich startupów Bitcoin SV budujących na BSV. Ma na celu zapewnienie przestrzeni, w której firmy mogą wchodzić w interakcje, dzielić się zasobami, współpracować z szerszą społecznością, abyśmy mogli poszerzać świadomość tutaj w BSV. I chodzi tutaj o... Projekt Surya Gadela, założyciel i dyrektor generalny Rizer, albo Raiser, który powiedział, że decyzja o przejściu z Polygon na BSV była ostatecznie łatwa. Biorąc pod uwagę oferowane przez nią funkcje, początkowo rozpoczęliśmy nasze inteligentne kontrakty w poligon, Następnie, kilka lat temu, nawiązałem kontakt z Rohanem i zdałem sobie sprawę, że przegapiliśmy pełną obraz i holistyczne zalety w BSV i zostania partnerem ekosystemu. Nasz produkt jest obecnie w końcowej fazie testów na poziomie urządzenia i planujemy wydać pełną wersję beta od stycznia. Chociaż zmiana protokołów może być dużym przedsięwzięciem, Gadela powiedział, że niskie opłaty transakcyjne oferowane przez BSV były jednym z największych punktów. To w połączeniu z oferowanym rozmiarem bloku były wysoce przekonującym czynnikiem. Nasza platforma nie tylko zajmuje się utrzymywaniem i wydawaniem tokenów, ale także obsługuje wszystkie działania korporacyjne na każdym inteligentnym kontrakcie, wykonując wiele transakcji, aby dany składnik aktywów mógł zostać stokenizowany. Trzecim czynnikiem jest aspekt zgodności z przepisami i z regulacjami. BSV jest pod tym względem bardziej wyrafinowany i sprawdzony niż jakikolwiek inny blockchain. Nasz kraj, czyli Indie, koncentruje się na przestrzeni przepisów dotyczących blockchain i pomyśleliśmy, że to dla nas idealne rozwiązanie. Także tutaj, w tym skamie, ostatnio dużo się dzieje. Również tajlandzcy regulatorzy przygotowują się na ostrzejsze zasady dotyczące kryptowalut. I uwaga, dlaczego? Po wypadku z ftx -em. W tym samym czasie współpracują nad nowym CBDC. Ale nie są już tak święcie przekonani do całego rynku krypto. 13 grudnia Bankom poinformował, że Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przygotowuje surowsze przepisy dotyczące aktywów kryptograficznych. Organ regulacyjny powołuje się na te same motywacje ochrony inwestorów. No i zobaczmy, co tutaj będą chcieli. Regulator wykorzystał nowe przepisy w Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze jako przykłady tego, co chce powielić. Jednak Singapur pozostaje centrum kryptograficznym regionu i nie chce tłumić innowacji ani inwestycji. Tajlandzka CEC powołuje Komitet Roboczy do zbadania branży kryptograficznej. Dodatkowo w jego skład wejdą odpowiednie agencje rządowe i przedstawiciele sektora prywatnego. Ich zdaniem będzie zasugerowanie zasobów ulepszenia prawa, aby dostosować się do zmniejszającego, bardziej zmieniającego się e, otoczenia. Cryptoslate Tether zredukuje pożyczki zabezpieczone do zera w 2023. Tether powiedział, że usunie swoje zabezpieczone pożyczki do, ze swoich rezerw do 2023, zgodnie z postem na blogu. W raporcie z Wall Street Journal z 1 grudnia stwierdzono, że zabezpieczenia pożyczka, czyli te zabezpieczona pożyczka Tether, stanowiła 9% około 6,1 miliarda dolarów. Jego całkowitych aktywów na dzień 30 września. W raporcie dodano, że emiten monet stablecoin może nie mieć wystarczającej ilości płynnych, oczywiście aktywów, aby spłacić umorzenia, gdyby istniał kryzys z powodu tych pożyczek, czyli bank run. Jednak Tether odrzucił to twierdzenie, mówiąc, że zabezpieczone pożyczki przechowywane w jego rezerwach są nadmiernie zabezpieczone i pokryte wyjątkowymi płynnymi aktywami, ale teraz widzimy, że będzie je i tak obniżał. Nawet te swoje papiery komercyjne do zera w październiku, po naciskach ze strony społeczności na jakość tych rezerw. Tether USDT to największy stablecoin pod względem kapitalizacji, to już wiemy oczywiście. Zgodnie z danymi CryptoSlay, stablecoin wspierany fiatami stanowi około 75% wolumenu obrotu stablecoinami. Mega Whale na Litecoinie posiada obecnie 15,4% podaży, najwięcej od czerwca 2017 roku. Więc grupy lub pasma portfeli definiują zakres, pomiędzy którymi znajdują się salda portfeli. Na przykład grupa 1 do 10 monet obejmuje wszystkie portfele, w których aktualnie znajduje się 1 do 10. Tutaj mówimy o mega. Wielorybie, tak? I to nie są tylko zwykłe wieloryby, ale to mega, ponieważ 78,2 miliona dolarów to tylko początkowa granica. Górna granica przydziału to 782 miliony w tych wszystkich portfelach, tak? Więc zobaczmy, czy ktoś tutaj się szykuje na jakiś wzrost. Jak pokazano na powyższym wykresie, procent podaży tylko na posiadaniu grupy 1 do 10 milionów zaobserwował gwałtowny trend wzrostowy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Oznacza to, że mega wieloryby gromadziły więcej i zwiększały swoje rezerwy w tym okresie. Ta kohorta dodała 2,9 miliona LTC do swoich zasobów w ciągu ostatnich 5 tygodni. Obecnie warty około 237 milionów dolarów. Więc tu niektórzy uważają, że jeżeli przychodzi kolejny trend, kolejna hossa, to Litecoin jest tym takim, wiecie, pierwszym, który zaczyna niby pompować. O ile taka rzecz nadejdzie. I na koniec pojawiły się też memy, kto będzie ochroną dla oczywiście SBF w więzieniu. Tutaj mamy taką sympatyczną... Panią, która będzie pewnie chroniła go, i do tego mam jeszcze tego pana powyżej, że spokojnie sam, tam kamery zawsze działają, nic tobie się nie stanie, będzie wszystko jak należy. I to jest też wygodne, że sprzątnęli go tuż przed właśnie wyjściem publicznym, a tam by powiedział, może, po, może za dużo rzeczy, tak, jeżeli by się gdzieś tam zagmatwał, jak tam w tych swoich wszystkich wypowiedziach w ostatnim tygodniu czy dwóch. Także tutaj może wyszło to na. Dobrze, na lepiej, że się tam nie pojawił. Dobra, ja Wam życzę wspaniałego dnia, jak zawsze. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.